Halo, halo, dzień dobry lub dobry wieczór. Z tej strony Pomidor i zapraszam Was na kolejny odcinek Co by było gdyby. Ten odcinek może być troszkę inny niż pierwsze dwa, gdyż w pierwszych dwóch omawialiśmy sobie postacie z Wareckiego Wyścigu, które mogłyby wystąpić w pierwszym sezonie z pierwszą obsadą, a dziś natomiast zrobimy odwrotną kolejność i zadamy sobie pytanie, co by było gdyby Duncan, postać z pierwszej obsady, wystąpił w Wariackim Wyścigu oraz jakiego partnera by miał. Tak więc jedzonko w dłoń, napoje w dłoń i ruszamy! Na samym początku przypomnimy sobie, kim jest Dan. Duncan jest postacią dość kontrowersyjną. Na swoim koncie miał dużo ciekawych akcji, parę razy udało mu się zajść daleko, niejednokrotnie uniknął wykopania z programu, ale tylko jeden sezon wygrał w swojej karierze. A Plejada Gwiazd to chyba najgorszy jak dotąd dla niego sezon był. Z charakteru niegdyś mocny chłop, który miał oczywiście swoje słabości. Makieta Celine Dion w sklepie muzycznym, której tak bardzo się bał. Oraz niejednokrotnie pokazało, że ma dobre serce, jak wtedy, kiedy wziął i przyprowadził DJ-owi kluczka, którego tamten zgubił. Ale raczej każdy z nas pamięta najbardziej to, jak znęcał się nad Haroldem i mu bardzo mocno dokuczał. Choć chłopakom parę razy się udało, no dobra, aż dwa razy współpracować, tak każda ich współpraca kończyła się fiaskiem. A zatem, czy fajnie byłoby, jakby przykładowo Duncan pojawił się w Wariackim Wyścigu? Cóż, pewnie, że tak. Nawet jakby miał dopiero co powstać pierwszy sezon Wariackiego Wyścigu, to jak najbardziej cieszyłbym się. Aczkolwiek pytanie, w jakiej wersji byśmy Duncana widzieli, bo wszyscy raczej zgodzimy się, że postać Duncana od trzeciego sezonu zalicza non-stop tendencję spadkową, a zwłaszcza w Plejadzie Gwiazd, gdzie to jego postać została doszczętnie zrujnowana. Tak czy inaczej, gdybym miał dopiero co powstać Wariacki Wyścig, to widziałbym go w teamie z jakimś jego dobrym kumplem. Coś jak Brody i Jeff. Lub ewentualnie mógłby spróbować swoich sił z panem wojskowym Brickiem z drugiej obsady. Pytanie, czy by się dogadali? Bo raczej wątpię, że dobrym pomysłem byłoby dawać Harolda i Duncana w jeden team. Byłoby to ciekawe, ale wydaje mi się, że to byłaby powtórka tak, jakby to było z przodnimi braćmi, czyli non-stop by się naparzali i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra, teraz kolejne pytanie. Jak daleko by zaszedł Duncan? Tutaj patrząc na konkurencję, jaka była w Wariackim Wyścigu, stawiam, że odpadłby najpóźniej to gdzieś w odcinku, gdzie oryginalnie odpadli goci, ewentualnie randkowicze. Raczej wątpię, że zaszedłby do finału. Musiałby przede wszystkim mieć dobrego kompana i dobrą taktykę, by zajść aż tak daleko. Ostatnim już podpunktem będzie to, czy łyżwiarze pomogliby go wykopać i jego kompana z gry. Cóż, nie jest to wykluczone. Patrząc na to, że łyżwiarze chcieli niemalże każdego się pozbyć, kto stał im na drodze, to tutaj Duncan raczej również by mógł zostać wykopany przez jakiś sabotaż lub inną rzecz. A wy? Co sądzicie na ten temat? Jakie jest wasze zdanie na temat Duncana w Wariackim Wyścigu? Piszcie w sekcji komentarzy. To by było na tyle. Zapraszam do subskrypcji kanału Nowe Osoby oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o filmach, które tutaj publikujemy. Zostawcie łapkę w górę, jak się materiał spodobał i polecajcie nasze filmy swoim znajomym, którzy interesują się totalną porażką lub chcą się zainteresować. Widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!